Na Mokotowie został ostatnio całkowicie przebudowany jeden z ważniejszych parków, który teraz wygląda zupełnie inaczej i jest nie do poznania. Wjedźmy na górę! A teraz już wjeżdżam na sam szczyt Kopca Powstania Warszawskiego, po jednym z pomostów, które się znajdują właśnie w parku Akcji Burza. Wśród koron drzew docieram do szczytu. I tutaj znajduje się ten sam symbol, który był przed przebudową i cały czas jest. I w nocy widać, jak płonie. O tym wszystkim zobaczycie w tym filmie, gdzie dokładnie zobaczymy, jak nowy park po przebudowie wygląda. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczem Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się teraz bezpośrednio nad ulicą Bartycką, która w przyszłości przejdzie gruntowną przebudowę, która będzie mieć miejsce mniej więcej pod koniec tej dekady lub na początku przyszłej. Natomiast w dzisiejszym filmie powiem Wam zupełnie o czymś innym. O parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego, czyli o parku Akcji Burza. Ten park... No, powiem Wam tak. Jeszcze kilka lat temu bym powiedział, że o, idziemy po schodach na górę i zobaczymy symbol Polski walczącej. A teraz to jest zupełnie inny park. Tu nie tylko i wyłącznie są schody, które w tym miejscu widzimy. Tu również jest pochylnia, która się ciągnie dookoła całego parku. Nowy plac zabaw, mnóstwo atrakcji, kładki wśród koron drzew, czy dwupiętrowa, a właściwie dwupoziomowy taras widokowy na samym szczycie. No i oczywiście sam zupełnie nowy symbol Polski walczącej. To wszystko daje według mnie temu parkowi w mojej klasyfikacji najlepszą przebudowę zrobioną w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o parki w Warszawie. Naprawdę, jest przepiękny i radzę Wam samemu zobaczyć, po obejrzeniu tego filmu oczywiście, jak ten park wygląda, bo w samym filmie pokażę Wam prawie wszystko, co tu się znajduje, ale oczywiście nie pokażę Wam wszystkich opisów, elementów historycznych, to wszystko przelecimy, abyście mogli samemu zobaczyć, jak ten park wygląda. No i oczywiście parę ciekawostek i innych zakamarków, gdzie były schody lub inne elementy, gdzie nie chciałem wjeżdżać, też musicie już zobaczyć samemu. Więc w dużym skrócie zachęcam Was do zobaczenia tego parku na samym wstępie, ale w dzisiejszym filmie Wam to wszystko pokażę, jak te elementy wyglądają, włącznie z nowym placem zabaw, czy oczywiście z tymi kładkami wśród koron drzew, a w międzyczasie będę Wam opowiadać o historii, o powstaniu warszawskim, o nowym parku, no i jakieś tam parę ciekawostek bezpośrednio ode mnie. Też na sam koniec filmu zobaczycie, jak wyglądał sam Kopiec Powstania Warszawskiego jeszcze kilka lat temu, a właściwie 3 lata temu, w październiku 2020 roku podczas pandemii. Zupełnie to inaczej wyglądało, bo nie było jeszcze wtedy jakkolwiek rozpoczętej przebudowy, bo sama przebudowa rozpoczęła się rok później. O tym w dzisiejszym filmie i zaczynamy od tego, że trzeba zobaczyć to wszystko od samego dołu. I w sumie geneza samego parku jest bardzo ważna w tym aspekcie. Jesteśmy u głównego wejścia. Na wstępie mogę powiedzieć, że minusem jest to, że sam parking jeszcze nie jest ukończony, tu jeszcze będą prace realizowane, ale z dużym minusem, według mnie większym, jest to, że nie ma tutaj w okolicy bliskiego przystanku autobusowego i trzeba dochodzić tutaj no, w kiepski sposób. Nie ma też bezpośrednio jakichś wygodnych przejść dla pieszych i chodników do samego parku od tej strony, a jednak to jest główne wejście, więc trochę jest to na minus. Mam nadzieję, że w przyszłości to będzie poprawione w ramach przebudowy m.in. ulicy Bartyckiej, bo w tym miejscu zaczynamy samą przygodę właśnie z Kopcem Powstania Warszawskiego, z jego genezą, z elementem historii, która jest oczywiście niezbędna do Powstania Warszawskiego, którego symbolem jest ten również i właśnie kopiec, bo sam kopiec został usypany właśnie z gruzów, które zostały po Warszawie, po Powstaniu Warszawskim. I był też oczywiście wyburzone, te budynki były w trakcie powstania. Zaraz Wam powiem więcej o historii, natomiast tu możecie zobaczyć różne aspekty, różne ciekawostki i też jest taka ciekawostka, że gdyby wszystkie gruzy usypać w jeden wieżowiec, to byłby to wieżowiec najwyższy i najszerszy w całej Europie. Jakby ten wieżowiec wyglądał? Tutaj macie tę pracę. Ona jest też pokazana tam bezpośrednio w ramach różnych elementów historycznych, które są właśnie ukazane tam na dole. No a teraz się znajdujemy już w samym placu zabaw. Tutaj jest też naprawdę całkiem ciekawy. Jest dwupoziomowy, właściwie może nawet trzypoziomowy. Szkoda, że nie jestem młodszy. Czemu te wszystkie parki takie ładne powstają teraz, kiedy już nie mogę się zbytnio nimi bawić? Nowe huśtawki. Parki zjeżdżalne.
kopalnie, czy nawet taka kolej nowa trochę i atrakcje z wodą. To wszystko w tym miejscu możecie zobaczyć. Tu właśnie są schody na wyższe piętro i oczywiście mamy też aspekty takie jak trochę elementów historycznych. Ale dobrze, przejdźmy w sumie do samej historii, bo o tym miałem wam teraz poopowiadać. Park Akcji Burza jest wzgórzem, które zostało uformowane na Czerniakowie w dzielnicy Mokotów. Zostało to zrealizowane w 1946 roku, a właściwie wtedy rozpoczęły się prace. Kopiec został usypany w latach 1946-1950 z gruzów pochodzących z całej Warszawy. Pomysłodawcą był Stanisław Gruszczyński, inżynier i architekt zaangażowany w pracę biura odbudowy stolicy. Szacuje się, że po wojnie na obszarze Warszawy zalegało 20 milionów metrów sześciennych gruzu. Szukano sposobu na wtórne wykorzystanie gruzu jako materiału budowlanego. Początkowo zasypywano nieczynne glinianki, szczęśliwicką i moczydłowską, które z czasem urosły ponad poziom terenu jako sztuczne wzniesienia. Materiał na szczyt kopca na Mokotowie włożono przede wszystkim powozami konnymi. W ten sposób usypano wzniesienie o wysokości 31 metrów, z czasem zostało pokryte piachem i gliną. Takich miejsc ciekawych, jak możecie właśnie usłyszeć, jest więcej w Warszawie, ale sam kopiec mimo wszystko, biorąc pod uwagę też nazwę, jest symbolicznym elementem. Natomiast samo powstanie i same gruzy, skąd je mamy? W czasie II wojny światowej, w wyniku działań wojennych, a także celowego niszczenia miasta przez Niemców w czasie i po zakończeniu Powstania Warszawskiego zburzono około 84% zabudowań lewobrzeżnej Warszawy. 84%! No teraz na Ukrainie mamy podobne przypadki, ale trzeba pamiętać, że Warszawie udało się z tego podnieść, więc miejmy nadzieję, że w Ukrainie będzie podobnie. Praga pod tym względem, jeżeli chodzi o właśnie wyburzenie, aż tak bardzo nie ucierpiała, ale i tak nie było lepiej, bo cała Warszawa została zniszczona w 65%. 65%. Według autorów raportu o stratach wojennych Warszawy, całość strat materialnych poniesionych przez miasto i jego mieszkańców podczas wojny to ponad 45 miliardów dolarów. Na stan wartość dolara do złotówki w 2004. Całkiem dużo tych pieniędzy, prawda? W Powstaniu Warszawskim wzięło udział od 30 do 50 tysięcy powstańców, tak mniej więcej. Walki trwały przez 63 dni i dlatego też przez 63 dni sam płomień właśnie płonie, symbol Polski walczącej na samym szczycie. Zginęło tutaj podczas wszystkich walk 18 tysięcy powstańców, 25 tysięcy zostało rannych, 15 tysięcy zostało wziętych do niewoli. Śmierć poniosło także 180 tysięcy cywilów. Warszawa została niemal całkowicie zburzona przez okupantów. Ocalali mieszkańcy byli zmuszeni do opuszczenia miasta. I dlatego wszystko później zostało prawie całkowicie wyburzone. I z tych gruzów powstał kopiec Powstania Warszawskiego, po którym dzisiaj się przemieszczamy. I w tym miejscu możecie zobaczyć właśnie takie ciekawe miejsca. To jest według mnie bardzo ciekawy element, który został wykorzystany. Takie okopy. I te okopy mają też element historyczny. To nie jest tak, że one tutaj całkowicie powstały i tyle i już. One, ich ściany zostały wykonane z gruzobetonu. Do ich uformowania wykorzystano gruz pozyskany podczas budowy. To nawiązanie do historii kopca, który właśnie został usypany z gruzów stolicy. Także takie ciekawe elementy. Niektóre te okopy naprawdę są wysokie. Wyrobi to wrażenie, w przyszłości będą całkowicie porośnięte mchem. A teraz znajdujemy się na jednej z tych prestiżowych kładek wśród koron drzew. Kładki, no dobrze, trochę przesadziłem z tym tytułem, wśród koron drzew, może nie wśród wszystkich koron drzew, może wśród kilku. Szkoda, że nie są aż tak wysokie, ale i tak powiem wam, że chodzenie tutaj, bo wiecie, na kamerze, jak teraz to oglądacie, może nie wygląda to aż tak ciekawie. Ale kiedy tu przyjedziecie w lecie, kiedy faktycznie to wszystko ładnie wygląda, albo teraz w sumie na jesieni, kiedy wszystko się ładnie robi na złoto i pomarańczowo, to może naprawdę przepięknie wyglądać. A chodzenie na takiej wysokości wśród drzew, gdzie możecie na spokojnie te pnie nawet podotykać, robi wrażenie i to jest chyba jedyna taka atrakcja w Warszawie, z tego co kojarzę, całkowicie bezpłatna i może w ogóle jedyna, jaka się znajduje. Tutaj po drugiej stronie mamy właśnie wyjście od drugiej strony do całego parku.
I tędy możemy wejść, to jest drugie główne wejście, takie najważniejsze, które się znajduje, czyli od grupy AK po północ, od tej ulicy. I tutaj też jest fragment dookoła tego właśnie placu zabaw, gdzie też został przebudowany ten park jako wejście, nowe ławeczki, śmietniki i oczywiście nowe ścieżki, które zostały przebudowane w ramach tej całej inwestycji. No i tak to wygląda w tym miejscu, nowe ławki tu widzimy i nie tylko i wyłącznie można wejść za pomocą właśnie tych kładek, również są schody na kładki i schody również tam na górę. Jak widzicie, całkiem ciekawie to wygląda od tej strony. O, proszę bardzo, można od dołu zobaczyć. Może od góry nie wydaje się, że aż tak to jest wysokie, ale od dołu to już robi wrażenie. I tu zobaczcie, jak to wygląda. Symbol Polski Walczącej na górze jest? Jest. A te kładki wśród kolan drzew tutaj się znajdują. Powiem wam szczerze, ja nawet nie wiedziałem przed rozpoczęciem tej przebudowy, że tu jest jeszcze ten park. Przed przebudową ten park, a właściwie dookoła ta ścieżka, która była, to była naprawdę bardzo dzika ścieżka i żeby ją przejechać na rowerze, to trzeba było się trochę postarać. A teraz to jest dostępne dla wszystkich przestrzeń. Wszystkie osoby mogą na spokojnie tutaj wejść, pochylnie są tak zrobione, że na spokojnie każda osoba, czy na wózku inwalidzkim, czy na rowerze, czy z wózkiem z dziećmi, jedzie tutaj bez większych problemów, więc to jest dobrze zrobione. Minusem jest na pewno to, co jest pod samym już szczytem, tam jest jedno miejsce, gdzie raczej samemu na wózku inwalidzkim mógłby być problem do podjechania, ale zresztą za chwilę to zobaczycie. Ja oczywiście wjechałem, ale ja trochę na innym pojeździe się tutaj przemieszczam. Widzimy okopy od tej strony, ale tam byśmy już szli w kierunku głównego wyjścia i w kierunku samego szczytu, a my sobie objedziemy jeszcze od tej strony dookoła całego parku, a właściwie dookoła całego kopca. Tu jest mnóstwo atrakcji turystycznych, atrakcji, jak i również tych elementów historycznych, czy elementów takich ciekawostkowych na temat tego, jaka zieleń i jakie roślinności w tym miejscu rosną. Można się dowiedzieć ciekawych informacji. A w tym miejscu jesteśmy od góry tego właśnie placu zabaw. Tutaj można wejść po tej drabince, a zaraz obok jest zjeżdżalnia, więc jak widzicie, można objechać to całe, aby się dostać, albo wjechać po pochylnik. Tutaj wcześniej nie widziałem, więc nią nie wjechałem, ale w sumie może i dobrze, bo było trochę więcej atrakcji w postaci tego wjeżdżania na okrągło. I tutaj właśnie jest ten okop. To jest chyba najwyższy okop, który został tutaj wybudowany. Robi to wrażenie, ale tak jak mówię, wchodzenie i wjeżdżanie po tych okopach robi jeszcze większe wrażenie niż oglądanie tego teraz na waszych ekranach. Dlatego polecam serdecznie, aby tutaj wpaść. No i tutaj możemy zobaczyć kolejny plac zabaw, a właściwie park linowy. Kolejny mój element, czemu nie mogę się w nim pobawić, pochodzi z niego. No cóż, najciekawsze atrakcje powstają, kiedy już nie jesteśmy dziećmi. No, jaka szkoda. Ale tak tylko i wyłącznie będzie to postępować. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak to będzie wyglądać, że teraz to więcej takich nowych placów zabaw, również w nowych parkach, będą realizowane. I co ważne, według mnie, ten cały nowy plac zabaw, który tutaj powstał, ma jedną ważną funkcję i zaletę w stosunku do innych miejsc, które możecie zobaczyć na przestrzeni całej Polski. Całość. Mniej więcej wszystkie miejsca, które tutaj widzicie, są schowane w cieniu pod drzewami. Co oznacza, że żadne dzieci, które tutaj będą się bawić, nie będą narażone na słońce. I to jest według mnie jedna z ważniejszych zalet. Teraz dużo część placów zabaw jest robionych na tak zwanej patelni. Tylko i wyłącznie elementy nienaturalne, zero zieleni albo bardzo mało, a o drzewach to prawie już nikt nie pamięta, a przynajmniej takich dużych drzewach, które faktycznie chronią przed drzewami. A tutaj w tym parku to zupełnie inaczej wygląda. No, w sumie jest to park, więc tak to powinno wyglądać, ale mimo wszystko i tak nie wszędzie aż tak to ładnie jest zrealizowane. Przejdźmy sobie dookoła całego kopca teraz, żebyście mogli zobaczyć to, co teraz z dronem przejechaliśmy. Przejedziemy dołem. Filmy ogólnie tutaj, jak jadę na monocyklu, są przyspieszone mniej więcej 4-krotnie, więc spokojnie, aż tak szybko byśmy tego nie przejechali. Tu po lewej stronie mamy zejście na kładki. Następnie tu jest wyjście na wprost w kierunku zachodnim. Tutaj jest dosyć kiepskie i tylko i wyłącznie po schodach. I następnie skręcamy w lewo, w prawo byśmy pojechali w kierunku wyjścia głównego, a teraz skręcając tu w prawo jedziemy na sam szczyt. Jak widzicie, na spokojnie tutaj nawet samochody techniczne mogą wjechać. Jak widzicie, dużo schodów też się znajduje po lewej i po prawej stronie, więc trochę atrakcji jest pochowanych, w których trzeba wejść. I co ważne, sam park ma dosyć dużo tej nowej zieleni. Ile dokładnie? A już wam mówię. 450 młodych drzew parkowych. Około 8,5 tysiąca sadzonek drzew leśnych. A także oczywiście liczne krzewy i byliny gatunków rodzimych. Zachowano też strefy dzikiej przyrody ograniczonej dostępności dla człowieka i można je zobaczyć w różnych miejscach, gdzie faktycznie gdzieś tam się znajdują. Widać mniej więcej, jak jest tablica z informacją, ale do niej nie dojdziemy. I to jest
według mnie bardzo dobry element, aby była dzika natura w różnych miejscach schowana, a mimo wszystko widoczna i w miarę dostępna, jeżeli chodzi o oko dla pieszego w tym miejscu. No i dojeżdżamy już prawie na sam szczyt, jak za chwilę zobaczycie. I tu jest ten właśnie element, który mi się nie podoba. Znaczy schody mi się oczywiście podobają, naprawdę są całkiem ładne. Można po nich biec, ja tak zrobiłem, nie polecam, a jeżeli ktoś nie trenuje, ale można biec, jeżeli ktoś chce. Śmietniki, ławeczki, ławeczki pojedyncze i tu jest ten aspekt, który mi się nie podoba. Te ostre pochylnie w tym miejscu, które są zrobione. One według mnie dosyć co mogą być dużą barierą, żeby samemu wjechać tutaj na wózku inwalidzkim. Nie wiem, sam nie jeżdżę, ale to taki aspekt, który faktycznie mogę powiedzieć, że to może być trochę niewygodne. Dalej już mamy ładną, łagodną pochylnię, po którą wyjechaliśmy i ona też jest trochę w formie takiej kładki, bo tam faktycznie widzimy pod sobą, że w sumie to przepaść jest. No i dojechaliśmy na sam szczyt, który jest dwupiętrowy. Ma tutaj przestrzeń i na ognisko i oczywiście na tą wizualizację tego ognia, który jest iluminowany na samym symbolu Polski Walczącej. Teraz tego nie zobaczycie, on słabo jest widoczny w ciągu dnia. Natomiast w ciągu nocy ten park również zupełnie inaczej wygląda, dlatego polecam wam zobaczyć ten park nie tylko i wyłącznie w ciągu dnia, ale również w ciągu nocy. I też ogólnie, co mi się bardzo podoba, jest tu naprawdę dosyć dużo osób, które faktycznie przychodzą oglądać ten park i po prostu chodzić i zwiedzać, pomimo tego, że jest dosyć odcięty od dużej części Warszawy. Natomiast co ważne, to jest to, że ten park trzeba zobaczyć koniecznie również w nocy. No, teraz macie ujęcia co prawda z 2020 roku, jak jeszcze to całkowicie wyglądało przed przebudową, ale uwierzcie mi, że elementy LED-owe, oświetleniowe w różnych miejscach i przestrzenie ciemne, które zostały specjalnie zachowane, żeby można było zobaczyć więcej zieleni, ale tak z innej strony, a właściwie natury, ale nocą, są ciekawie tutaj zrobione i to wszystko, i te całe schody, które są oświetlone LED-owo w różny ciekawy sposób, naprawdę nadają większy charakter temu parkowi. W tym miejscu możecie zobaczyć, jak jak powiedziane, na początku filmu, jak zupełnie inaczej wyglądał symbol Polski Walczącej na samym szczycie. No, nie powiecie mi, że jest dosyć duża różnica, prawda? Tak to wyglądało kiedyś, 3 lata temu, a za chwilę zobaczymy ponownie, jak to wygląda teraz. Różnica jest? Jest dosyć duża. Tam przy okazji widzicie tę kładkę wśród koron drzew na samym szczycie, która prowadzi na sam szczyt. No i tak wygląda cały zupełnie nowy park akcji Burza, czyli kopiec Powstania Warszawskiego. Co ja mogę powiedzieć? To było na tyle mniej więcej z tego filmu. Jeśli jakiś film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Takich filmów niecodziennych i nieoczekiwanych będzie więcej w najbliższych miesiącach na kanale. Bo trzeba też rozwijać się o inne aspekty i patrzeć na różne inwestycje, które niekoniecznie są powiązane z moim kanałem. A jednak cieszę oko i naprawdę ładnie wyglądają. Z parkowych inwestycji niedługo może zetknę ponownie na pole mokotowskie, bo z tego co słyszałem i z tego co widziałem z przecieków, już coś tam się dosyć dużo zmieniło. A niedługo może go skończę w końcu, prawda? Jak było miło i przepięknie. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie wiem kiedy ten film zobaczycie, ale w najbliższych dniach zrobię podsumowanie budowy tunelu w Legionowie. Tymczasem do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich patronów. Cześć!